Dobry wieczór, witam Państwa w Rymanowskim Domu Kultury na koncercie Radość nam nastała, przygotowanym przez Chór Limanowy. W pierwszej kolejności chciałam przywitać właśnie Chór Limanowy, wszystkich członków chóru, którzy się będą pokazać, ale w swoim prywatnym czasie przez długie godziny przygotowywali ten koncert, więc należą mi się szczególne brawa. Ale to wszystko by się nie zadziało, gdyby nie dwie osoby, które pozytywnie nakręcają to wszystko i prowadzą. Dyrygent Iwan Wróblewski, który zszedł przywilejowo ze sceny, oraz dyrektor artystyczny pan Krzysztof Mynarczyk. Również dla nich brawa. Jakie utwory usłyszymy podczas dzisiejszego koncertu? Dzisiejszy koncert kolędowy pod tytułem Radość dziś nastała to oczywiście repertuar kolęd i pastorałek, który przygotowaliśmy specjalnie na ten czas kolędowy. To jest nasz pierwszy koncert kolęd w wykonaniu chóru Limanowum, który działa przy Limanowskim Domu Kultury. Znajdą się w repertuarze te kolędy tradycyjne, jak również znane pieśni bożonarodzeniowe, pastorałki. Myślę, że repertuar jest dość zróżnicowany i będzie się podobał słuchaczom. I to nie jedyny koncert w tym okresie. Dopiero zaczynamy tak naprawdę okres kolędowy, pierwszym koncertem tuż po Bożym Narodzeniu. W styczniu wystąpimy 9 stycznia wraz z chórem Werajką w Nowym Sączu z koncertem kolęd. To będzie koncert w kościele Ducha Świętego. Później czekają nas zmagania konkursowe w Będzinie, gdzie zostaliśmy zakwalifikowani do ścisłego finału na międzynarodowy konkurs kolęd. Następnie mamy koncert kolęd w Krakowie i myślę, że ten okres kolędowy zakończymy jeszcze jakimś mniejszym koncertem pod koniec stycznia, ale jeszcze dokładnie nie wiemy, w którym miejscu on się odbędzie. Kolędy zawsze były w dialogu z kulturą. Były dopasowywane do czasów, w których były śpiewane. Pragnienia, marzenia ludzi przenikały do kolęd i stanowiły wspaniały komentarz do każdego wydarzenia. Intensywny czas, jak wyglądają przygotowania, taka codzienność churalna. Czas jest intensywny, dlatego że ten okres kolędowy jest ograniczony ramami czasowymi. Przygotowywaliśmy się już od późnej jesieni, dlatego myślę, że repertuar jest dobrze zrobiony. Natomiast zaprezentujemy go w różnych miejscach, dla różnej publiczności i myślę, że dla chórzystów jest to też taka ogromna radość po raz pierwszy kolędować w nowym zespole. Te kolędy są też bardzo wdzięczne, dają nam dużo radości, satysfakcji. No i oczywiście cały czas cieszymy się z Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.